Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, dzisiaj wykonamy sobie ostatnią misję dla hajtańczyków. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pożegnamy się z naszą dziwną ciotką, mam nadzieję. Już to mi nie będzie szprycowane jakąś herbatką. Ale żeby tak się stało, musimy wykonać tą ostatnią misję. Z tego co pamiętam, to ona może być dość trudna. Bo będzie polega na tym, że będziemy musieli bronić naszych przyjaciół, w cudzysłowie oczywiście, i pomóc im w walce z kubańczykami. I jak wszyscy zginą, no to misja się nie powiedzie. Oni naprawdę potrafią szybko zginąć. O, zobaczcie, znowu dom tej naszej ciotki. Może strzelimy do niego. O, masz, ty kup, będziesz musiała sobie wyremontować. Nieczyste metody. No tak, tak, z nią to nic dziwnego. Ten znowu naćpany. Nie jest nic od niej. Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys can war with them Cuban boys. Bacz, jak to mi wygląda. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, no one hear you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, auntie. No nie chcę tego karabina, mam lepszy. Oni mi zamienią, czy nie? O Boże. Zamienili mi tą snajperkę? Naprawdę? Ja pieprzę, zamienili mi na to gówno. Ja pieprzę. Moja cała snajperka poszła się pieprzyć. I co mam zrobić? Aha, chyba tu miałem wejść. Tak. Idź pan w cholerę. Daj mi jakieś gówno. Zamiast mojej snajpereczki to mi dali. No kurde, ale weźcie tak, żebym go mógł zabić. What? O Jezu, ile ich. Ups. Hajtańczycy zginęli. O tym mówiłem, moi drodzy. Ta misja może być trudna. Wiecie co, ja nie wiem, czy tam ze snajpery się w ogóle opłaca. A przecież nie pamiętam, czy jeżeli strzelimy z czegoś innego, to czy nam gra to uzna jako przegraną. Ja bym musiał spróbować, bo widzicie, ta snajperka jest wolna i w ogóle. Tych posiłków trzeba byłoby się jakoś pozbyć. Tamtym tak w miarę zdjęliśmy, ale te posiłki przejechali i nagle wszyscy hajtańczycy kipnęli, tak po prostu. Ale ich tam przyszło 6 chyba? Czy 7? No to co się dziwić. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, ty chamie. Tak jak mówiłem, to może być. Gorsze jest to, że mi tą snajperkę gównianą dają. Dobra, moi drodzy, ja to przywinę. Chciałbym zobaczyć, czy jeżeli z innej broni strzelę, to czy jak pieprz na sobie. A jak pieprz na Krugera, to koniec?
Kurde. Można, moi drodzy. Można nie używać snajperki. Gra to dopuszcza. Myślę, że to jest dobry sposób. Ja bym musiał rozwalić. Nie wiem, skąd tamci przychodzą, kurde. Tak, tak, tak. Może sobie to spowolnienie wziąć, co tam jest. Jeszcze nie wiem, czy to dobry pomysł, ale może. Spróbujemy. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Okej. Kurde, daj mi Krugera. O. O Jezu, teraz to mnie musi przeładowywać, serio. Okej, zobaczcie, misja zaliczona. Udało się. 5000, nieźle. Gdzie? Wystarczyło wziąć spowolnienie i użyć jakiejś broni. Niekoniecznie tej snajperki. Więc dobry sposób, moi drodzy. Na trzecim razem nam to wyszło. Wziąć to spowolnienie i napieprzać. I co, moi drodzy? Uwolniliśmy się od naszej ciotki. Czekajcie. A, widzicie? I teraz to jest takie ostrzeżenie. Ja tu przyszedłem po samochód, a ciotka powiedziała, że nie chce nas więcej widzieć. Więc od teraz, gdy będziemy w małym Haiti, bo tak się ta dzielnica nazywa, Haitańczycy będą do nas strzelać. Ogólnie nas nienawidzą, więc mamy przesrane, jak widzicie, dom tej ciotki. Masz, kurde. Kurde. O, widzicie, już nie możemy do niej wejść. Mamy wszystkie misje załatwione. Uwolniła nas z tego swojego czaru wudu. No i ogólnie znienawidziła nas na koniec. To jest dosyć komiczne. Ale co, moi drodzy, misja zaliczona, jak widzieliście. Może nas sprawiać lekkie problemy. Tą snajperką mogłoby być to dosyć trudne, chociaż z tym spowolnieniem może też by się udało. Trzeba byłoby trafiać, bo ta snajperka dosyć przeładowuje i każdy nietrafiony cel mógłby drogo kosztować. Ale ja to zrobiłem trochę inaczej. Gra to dopuszczała. Gdyby mi nie zaliczyli, no to bym się ze snajperką męczył. A tak można było w ten sposób to wykonać. Więc, moi drodzy, w następnym odcinku robimy ostatnią misję dla Kubańczyków. I zakończymy już ten wątek
tej wojny gangów, czy jak to nazwać. Zobaczymy, jak to się skończy, więc wyczekujcie następnego odcinka. Jeżeli ten się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia i cześć!